Kukurydziany labirynt cieszy się dużym zainteresowaniem. Atrakcja przy skansenie jest dostępna od sierpnia. O pomyśle i przygotowaniach opowiada Katarzyna Bieniek. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, labirynt kukurydziany. Jak się okazuje, to miejsce przyciąga nie tylko najmłodszych, ale również trochę starszych. Tak, labirynt odwiedzają zarówno dorośli, jak i dzieci. A skąd pomysł, żeby właśnie taka atrakcja tutaj powstała? My jesteśmy taka zwariowana rodzina i czasami się spotykamy, to rzucamy różnymi pomysłami. W tym roku akurat zasialiśmy kukurydzę za skansenem. No i przyszedł nam do głowy pomysł, że może zrobić labirynt w kukurydzy. Pomysł przyszedł do głowy. Jakim kluczem się kierowaliście? Jak ten labirynt wygląda? Labirynt ma proste ścieżki, skręcają w prawo, w lewo, raz w jedną stronę, w ślepe uliczki. Są również ślepe zaułki, w których da się tylko wejść i wyjść. Albo można też pobłądzić i dwa razy przejść tą samą trasą. A zdarzały się już właśnie takie przypadki, że później wychodziły wycieczki i mówiły, że pobłądziły? No nie tylko wycieczką zdarzają się takie, że tak powiem, wpadki, ale bardzo śmieszne i ciekawe, ale sami też mamy czasem z tym problem. Jak długo trwały przygotowania tego labiryntu, tych ścieżek? Znaczy samo malowanie pomysłu i labiryntu to było jedno popołudnie, żeby to na papier nanieść, ale wycinanie w kukurydzy to już była trochę trudniejsza sprawa i to gdzieś około 2 tygodni nam zajęło. Dwóch tygodni samo przygotowanie tego labiryntu, a ile czasu zajmuje przejście? Przejście zajmuje spokojnym spacerkiem około 20 minut. Spokojnym spacerkiem, jak się nie zgubimy, rozumiem. No, jak się zgubimy, to nawet do godziny. W jakich godzinach można Was tutaj odwiedzać i czy ta atrakcja jest płatna? Atrakcja jest płatna, wejście kosztuje 7 zł od osoby. Labirynt jest czynny od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. Czy na przykład za rok powtórzycie tą atrakcję, czy na przykład jest jakiś już nowy pomysł? Mamy nowy pomysł, oczywiście go jeszcze nie zdradzę. Zapewne będzie labirynt dłuższy, może trochę ciekawszy. Jakieś dodatkowe atrakcje prawdopodobnie też uruchomimy. Dłuższy, bo ten ma ile labirynt? Gdzieś około 800 metrów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.